Dobry, właśnie rozładowałam ostatni ładunek z poprzedniej trasy. Pora jechać po kolejny. Pierwsze muszę wyjechać z firmy. Żeby stąd wyjechać, chyba sobie pojadę pod prąd. Jest jedna kierunkowa ulica, ale jest ciasno na ulicy i zdecydowanie szybciej i łatwiej wyjadę na lewą stronę, na lewe lustro, niż na prawe. Ale może to nie jest jednokierunkowa? Na mapie tak było pokazane jakby. Ja nie lubię takich krzywizn. Coś tu ktoś krzyczy, ale gdzie? A, pokazuje, że dobrze. Aż kurde, tym zasobówkę już. Trochę mi zabrakło, żeby się doprostować w bramie, widzicie? Tak to jest, jak się człowiek śpieszy. Ostatnio widziałam takie wideo, jak ciężarówka stała na stacji benzynowej. Równolegle do osobówki wyjeżdżała. Naczepa zaczęła zachodzić już na samym końcu i człowiek myślał, że jak stanie przy osobówce, to ją osłoni. Brzydkie to było cofanie, no ale trudno. Nie jest ulica jednokierunkowa. Chyba druga była jednokierunkowa, przedtem patrzyłam już na Google Maps. Dobra, plan jest taki. 37 km do załadunku. Przyjeżdżamy, ładujemy się. Według nawigacji będę po pierwszej. Firma pracuje do 16, idealnie. Ja wystartowałam dziś o 3.30. Mam w tej chwili wyjechane 6,5 godziny jazdy, więc załadujemy się i wyjedziemy już w kierunku Holandii. Co to będzie za ładunek? Puste opakowania, więc spoko, bo będzie lekkie i nie trzeba będzie spinać pasami. To już dużo w taki upalny dzień. Oczywiście żartuję, jak trzeba, to trzeba, nie? Ale wiadomo, że fajniej, że raz jak nie trzeba spinać, a dwa jak ładunek jest lekki. Bo przy tych cenach paliwa, które teraz mamy, to jest najzwyczajniej w świecie masakra w transporcie. A wiecie, co jest najgorsze? W momencie, gdy ceny paliwa poszły tak strasznie w górę, stawki poszły masakrycznie w dół za transport. Także no teraz, jak ktoś nie ma jakiejś, że tak powiem, nie ma zaplecza finansowego, powiem wam szczerze, że nie dziwię się, że kierowcy na internetach mi piszą, mają ciężarówkę, ale zamykają transport, bo mi się to nie opłaca. Ja wiem, że to jest prawda, naprawdę. Ja mam szczęście, że ja mam dobrego brokera, który nigdy w życiu nie pozwoliłby mi jechać poniżej kosztów, więc zawsze musi być na plusie, więc ja mam po prostu ogromne szczęście. Także Alex, w tobie siła. Kurde, ale śmieszne. Hiszpania czasami ma takie dość niepopularne rozwiązania. Na przykład właśnie rondo podzielone na pół, w które można skręcić. Jakieś takie, widzicie, tu stacja benzynowa na rondzie. Takie śmieszne właśnie rozjazdy, ale generalnie bardzo lubię je, bo często nawet jak się jedzie jakąś tam lądówką, nagle jest zrobione takie ogromne rondo, na które można spokojnie... Znaczy rondo, które wcale nie wygląda jak rondo. Trochę skrzyżowanie, a jednak rondo. I można tam spokojnie sobie zawrócić. Także Hiszpania ma bardzo fajnie zbudowane drogi. Lubię hiszpańskie drogi. Są fajnie utrzymane. Jest dużo takich prywatnych stacyjek z restauracyjkami, gdzie można stanąć na noc. Jest dużo hoteli, z których oczywiście nigdy nie korzystałam, bo bałabym się tak zostawić auto. Zazwyczaj jednak stoję z ładunkiem już, a też jak auto jest załadowane, a kierowcy nie ma w środku, to w razie kradzieży, no... Ubezpieczenie tego ładunku OCP przewoźnika nie działa. Nie jest to takie proste, żeby sobie auto zostawić i iść wygodnie do hotelu spać. Wiadomo, że w razie kradzieży te kierowcy i tak raczej uśpią, a jak nie uśpią, no co ten kierowca zrobi? No chociaż ostatnio mój znajomy opowiadał, że jego kierowca, jak się obudził w nocy i zorientował się, że włażą buno do naczepy, a miał markowe ubrania na naczepie i stał na autohofie, no to odpalił auto, zaświecił światła i wyskoczył z tej... Oj, i wyskoczył z auta i ich przegonił. I oni uciekli rzeczywiście, więc ja bym tak nie zrobiła. Ja bym odpaliła auto i bym trąbiła, albo bym próbowała odjechać, albo nie wiem, co bym jeszcze pewnie nagrała, żeby było cokolwiek, jaki dowód. Jedziemy w okolice Koslady w ogóle. Ja nie wiem, czy to się tak czyta, ale ja tutaj dawniej jeździłam dosyć dużo, jeszcze pracowałam w Esersie. Tam był Transnatur.
O, ja się ładowałam w temat naturze. Fajne są te mikroporty. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze dzięki temu. I dzięki temu jest lepszy dźwięk. Chociaż czasami mi się gdzieś odwróci. Czasami już w ogóle mówię, a się okazuje, że już jest rozładowany, więc szybko się rozładowują. Ja też ich tak cały czas za każdym razem nie wyłączam, więc no wiadomo. Ale generalnie i tak myślę, że są fajne. I bardzo się cieszę, że w końcu są takie mikroporty, które jak się włączy, od razu same się łączą szybciutko, błyskawicznie z matką. Czekałam na to całe swoje YouTube'owe życie, żeby coś takiego się pojawiło. Oczywiście już na pewno zauważyliście, że też nie zawsze mam ten mikroport, bo czasami nie ma czasu po prostu. Czasami coś się dzieje szybko i żeby coś w ogóle nagrać, to mam wybór albo bez mikroportu, albo wcale. Więc wybieram z tym gorszym dźwiękiem. Jedziemy jeszcze przed popołudniowym szczytem. Więc genialnie, oby szybko załadowali i obyśmy szybko jeszcze wyjechali z Madrytu właśnie przed szczytem. Jest na to szansa, bo dojedziemy po pierwszej. Jak było drugie wyjechać, to tyle co tyle się ślizgniemy. Ale czy to tak wyjdzie? Zobaczymy. Patrzcie, jaka piękna strefa przemysłowa, a tutaj to raczej już taka logistyczna. Dużo miejsca na ulicy, na firmach, dużo ramp. Chociaż marwańskie te rampy, w sensie mało miejsca między rampami, ale jest naprawdę dużo miejsca, żeby otworzyć drzwi w innym miejscu. Tu jest Renus. My jedziemy do Renusa. Czy wjazd jest tutaj? Czy gdzie indziej? Do ciężarówek? Zaraz zobaczymy. Jest przy rondzie, wszędzie ronda, więc to naprawdę bardzo pomaga. Nawigacja mi pokazuje, że to tutaj na prawo, ale może z drugiej strony. No, rampy widać są z tej strony. A tutaj też jest Renus. Kurde, to do którego ja jadę wjazdu. A tutaj też jest. No dobra. Lewo-prawo mamy Renus, ale też lewo-prawo jednokierunkowe. To się zatrzymam i zobaczę, jak to wygląda. No nic, skręcę w prawo. Pojadę się zapytać. Najwyżej mnie odeślą do tego drugiego naprzeciw. Byłam tylko zaznaczone. SN. Żeby w innych krajach były takie przemysłówki, jak te nowe w Hiszpanii. Chociaż wiecie, bo one są nowe, więc są fajnie zaprojektowane i dlatego tutaj się fajnie przyjeżdża, pracuje i bez problemu można szukać tych poszczególnych adresów, bo można stanąć na ulicy, wiedzieć, sprawdzić, jest rondo, można zawrócić i tak dalej, ale to dlatego, że one są nowe. Dla mnie Alex wybiera naprawdę fajne ładunki i rzadko się zdarza. Są jakieś takie bardzo dziwne adresy, jak już zauważyliście. Chociażby dobra też się zdarzały, chyba coś mi się kojarzy, ale nie pamiętam żadnego konkretnego. Ale generalnie to jest okej, nie? Ale czasami to są takie ładunki, że takie adresy w Hiszpanii, jak jeździłam w Esersie, to ja tutaj przeszłam naprawdę szkołę życia. Kurczę, nie mam pojęcia, gdzie jechać. To po prostu zajadę tutaj. Widzicie, nie mam takiego numerku w adresie. To bym miała, to bym wiedziała. Bo są oznaczone, tylko że, wiecie, nie napisali w zleceniu. Albo może napisali? A czekajcie, zaraz zobaczymy. Właśnie miałam zlecenie na mailu, a nie zobaczyłam tych szczegółów. Może jest w adresie. Nie, tutaj też nie ma napisane. W zleceniu. Nie ma, idziemy pytać. No więc jestem już w drugim budynku, ale to nie jest ten Renus, bo w tamtym, gdzie podjechałam, to się okazało, że to nie jest Renus. Ale ochroniarz sprawdził mi na mapie i mi powiedział, że to jest ten. Przyjechałam na ten, to mi ten powiedział, że to jest tamten. Więc wpuścił mnie, żebym już nie musiała wycofywać na ulicę, bo wiadomo, że to jest zawsze niebezpieczne. Także spoko. Zawracam i jadę na tamten. Ale fajnie. Wieczorek, ciepełko, 19 stopni, luty. To uwielbiam w tej pracy. To już musi być tu. Generalnie stanęłam pod przypadkową rampę i liczę na to, że pod nią będą mnie akurat ładować. Chociaż teraz skojarzyłam, że jak jechaliśmy tutaj, to przecież z drugiej strony też były rampy. No ale nic, zobaczymy. Idę się meldować. Jest w pół do drugiej. Jest szansa na to, że będzie dobrze. Nie udało się. Daj mi 19. Stoję pod 17.
Pięknie, zajechałam, od razu ładują. Och, marzenie każdego kierowcy i przewoźnika. Tak wygląda nasza trasa. Tu na Paryżu nam dojdzie trochę kilometrów. Nie pojedziemy sobie tak przez centrum, jakby nawigacja w tym momencie chciała. Zresztą nie mam połączonego internetu, więc tu dojdzie troszeczkę kilometrów. Jedziemy, proszę Państwa, do Rozendalu. Będzie jakieś 1700 km. Także mamy do przejechania, proszę Państwa. Startujemy z Madrytu. Widzicie, jesteśmy tutaj po wschodniej stronie Madrytu, no, ale już co najgorsze za nami praktycznie, chociaż wiadomo, że w tej części Madrytu są centra logistyczne, bo jest też lotnisko. Zresztą może słyszycie, że tylko tu jakieś samoloty lądują, startują, więc tutaj jest bardzo dużo centr logistycznych. O tej porze jeszcze to przeskoczymy, a tutaj już wszędzie luz, także zaznaczymy sobie granicę, żeby tak by działa orientacyjnie, ile do granicy i coś. 470 do granicy, jutro wjeżdżamy do Francji. Dzisiaj jeszcze Hiszpania. Wiecie, co to jest? To są papiery. Pięknie to zajęło. Kurczę, 40 minut i załadowane. Ale ja mam dzisiaj szczęście, znowu mam szczęście. Ja jestem dzieckiem szczęścia. Za każdym razem będę to powtarzać. Ja jestem dzieckiem szczęścia. Jestem za to bardzo wdzięczna. I marzę o tym, żeby się wojna skończyła szybko, żeby jak najmniej ofiar śmiertelnych było, bo moje marzenia się spełniają, więc marzę o tym cały czas. Wiecie, jak ja uwielbiam tą swoją bluzkę, to jest w ogóle bluzka chyba do biegania albo na rower, nie wiem, mniejsza z tym, mi służy do jeżdżenia, ale od samego początku, odkąd ją kupiłam, a kupiłam ją jeszcze, gdy jeździłam na gabarytach, tak ją uwielbiam, że naprawdę zastanawiam się nad tym, ona jest taka fajna, jakby... Nie widzicie. Dobra, przewiewna i się rozsuwa. Tego do końca akurat nie lubię, ale jest, to jest. Ale generalnie to mogłabym ją nosić cały czas i ona jest do tego antybakteryjna i szybko schnąca. Więc generalnie czasami mam takie myśli, żeby po prostu kupić sobie takie dwie i sobie je cały czas prać i mieć za zmianę. Po prostu marzy mi się to, żebym kiedyś ze swojej ciężarówki wywaliła wszystko. Absolutnie wszystko, wszystkie ubrania i miała jedną taką bluzkę, drugą bluzkę, bokserkę i do tego jedne spodnie, na przykład takie jak mam to dzisiaj, takie bojówkowate z kieszeniami, do tego spodenki i do tego buty sportowe, buty robocze i moje kroksy do jazdy i podprysznic i tyle. Ja bym nie chciała nic więcej mieć w aucie. Co? Jedziemy? Jedziemy. O, a to jest dosyć ciężkie. Lwi, Wolwi, powiedz mi ile. 29 ton całości. No dobrze, powiem Wam tak, kończy się czas pracy powoli, jeżeli chcemy 11 wykręcić. Jeszcze pół godziny, no i 27 minut jazdy do 9 godzin, więc dzisiaj dziesiątki nie wykorzystujemy, bo może się przydać jeszcze pod koniec tygodnia. A, dobra, jedziemy tu, tu jest trochę dalej, o jest ristorante, jest dużo samochodów, jest to także tak samo hotel od razu, jest dużo miejsca, więc z Volvusiem. Tutaj sobie zaparkujemy. Zaparkujemy w samym kącie, tak żeby jedna strona chociaż była odsunięta. Moje ulubione pączki, jejku. I tutaj pięknie pod drzewkiem, przy krawężniczku.
Tu jest też 24 na dobę, czy widzicie na znaku, czy nie. To też zwiększa bezpieczeństwo. Tutaj jest bardzo dużo stacji, które są otwarte tylko między 7 a 23. Takie trochę godziny nietypowe jak na nasze warunki, prawda? Bo wydawałoby się, czekajcie, po prostu samej linii przytulić. Nie, bo u nas zazwyczaj jest tam jakoś 6, 21 czy 22, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jednak tutaj późno wstaje słońce i tutaj o 7 jest jeszcze całkowicie ciemno, więc de facto, biorąc pod uwagę to, że czas jest jednak też przestawiany, to wciąż 7 godzina to jest jeszcze noc, nawet teraz, ale za to noc przychodzi też znacznie później. Była na końcu latarnia, czy nie? Ja zawsze się śmieję, że jeszcze nigdy nie wywaliłam, że moja pierwsza latarnia wywalona jest wciąż przede mną, aczkolwiek powinnam była to zrobić, myślę, jeszcze za czasów, gdy pracowałam dla kogoś, a nie dla siebie. Takie mam poczucie. No i pięknie. Tak mi się podoba. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Żeby tylko jeszcze Putina nie było na tej ziemi, to by było wspaniale. Przechodzę różne etapy tej wojny. Ej, wiecie, jak fajnie jest sobie przez parking z mokrymi włosami, takimi w ogóle niewysuszonymi, zawaliście. Jejku, jak fajnie. Tutaj już jest takie... No dobra, jest 15 stopni, ale nie świeci słońce, jest 15 stopni. Wiecie, jak to czuć? To czuć, jakby było lato. O tej porze roku... A dobra, jest 1 marca. Myślałam, że końcówka lutego jest 1 marca. To jednak czuć już jak początek lata. Fajnie. Wiecie co? Zaczęłam nagrywać takie wideo z liczeniem czasu pracy. Mianowicie, czy się opłaca robić mi dzisiaj 9, czy 11 i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdziłam, że to jest takie... pogmatwane, że nie, chyba to nie ma sensu. Powiedzcie mi, czy są tu jacyś młodzi kierowcy, którzy by chcieli coś takiego zobaczyć, czy nie? Mi się wydaje, że dla wszystkich doświadczonych kierowców to jest tak oczywiste, że nie ma co się z tym bawić, zajmować filmu, bo jak zaczęłam nagrywać i tłumaczyć, to mi zajęło 8 minut, a jeszcze nie skończyłam. Więc dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć takie liczenie czasu, czy się opłaca robić 9. I to trochę zajmuje czasu. To jest 10 minut nagrywania takich rzeczy oczywistych dla kierowcy zawodowego, ale ja wiem, że tutaj jest dużo młodych kierowców, ale pytanie, czy ci młodzi, potencjalni nawet kierowcy są zainteresowani. Dajcie znać w komentarzach, czy takie coś robić. Ja wiem, że ja w komentarzach często nie odpowiadam, ale ja je przyglądam. Często nie mam czasu odpisywać, ale ja mam na nie oko, więc dajcie proszę znać. Nie wiem, czy powinnam takie rzeczy pokazywać, ale włosy już mam nakręcone na noc, na jutro. Papierki porozkładane, skaner też. Praca biurowa przede mną. Dobry. Powoli ruszamy. 11 wyszła. Jak zwykła osobówka jakaś. Drugi dzień. Wczoraj w zasadzie tylko godzinę ujechałam. Może trochę ponad. Dobra, teraz szybkie tankowanie, bo za pół godziny mam trening. Dobra, zatankowane, to było błyskawiczne tankowanie. Wiecie co jest za 6, a o 8 mam trening. Dobra, tam miejsce mam. Patrzę, że tu są rajki też ustawione w tę stronę. W tę stronę. Ej, jest 57, szybko jest do kibelka i się wsiadam. Ja nie mogę. No dobra, już jest poćwiczone. Tu jest moja owsianka, ja. I z białkiem, z pewnością, ale z guaraną. To co, wszystko gotowe, można zaczynać. Przedtem wam nie mówiłam, bo nie miałam mikrofonu podłączonego i też mi się w ogóle śpieszyło. Więc jechaliśmy troszeczkę od drogi, 5 km na takiego galpa, żeby zatankować. Eurowag ma taką bardzo fajną aplikację dla swoich klientów, gdzie między innymi jest mapa i na tej mapie można sobie wyświetlają się stacje benzynowe, wszystkie stacje benzynowe, gdzie karta jest akceptowana w Eurowagu. To jest raz, a dwa, że wyświetla się od razu cena. Wiecie, dzięki temu łatwo sobie wybieram stację benzynową, na której chcę tankować. No i wychodziło właśnie na to, że tutaj 28 km przed granicą i no przy samej granicy też właśnie na galpie jest taka sama cena, bardzo niska. W związku z tym właśnie, że wychodziło mi, że będę po 7 tutaj, a o 8 miałam trening, więc stwierdziłam, że będzie idealnie.
żeby nie tracić czasu. Tylko dało się idealnie, chociaż i tak był straszny pośpiech. Z tego względu, że chciałam się spać nad ranem i się zatrzymałam, żeby się przespać, dosłownie, żeby zrobić reset. Nie wiem, czy wszyscy tak, ale tak często kierowcy mają właśnie, że jak chce się spać nad ranem, to nie chodzi o to, żeby spać nie wiadomo ile, chodzi dosłownie o wyłączenie mózgu. Reset, dosłownie, jak przycisk. Także wystarczy zasnąć i się obudzić i już działa. Także stanęłam, jak dojeżdżałam, to tradycyjnie od razu dałam sobie ogrzewanie na maksa. Położyłam się na plecach, tak na prosto, tak ja od razu zasypiam. No i zasnęłam, a budzik sobie nastawiłam na 8 minut. O, pani jedzie autobusem. Przespałam się trochę i później już fajnie szło. Także, ale to już mi zabrało 10 minut, bo zanim się zatrzymałam, zanim się rozpędziłam, zanim się to bla bla bla. Czy mogłam stanąć gdzieś na pauzę i wtedy dopiero tankować? No oczywiście, że mogłam, ale tak wychodziły parkingi, żebym musiała czekać jakieś pół godziny na trening. Ja wiadomo, żebym sobie znalazła zajęcie w tym czasie, ale byłby to czas zmarnowany. A tak, za ten czas błyskawicznie zatankowałam, miałam motywację, żeby to robić szybciej. Paliwo leje się swoim tempem, nie mam na to wpływu, ale to się lało paliwo, tu ja Blue już tankowałam, także udało mi się to zrobić błyskawicznie. Ta stacyjka na Irunie, czyli na granicy, tak na widoku satelitarnym wyglądała na bardzo malutką. Ja pamiętam jeszcze, jak w Esersie jeździłam i tam się tankowało na IDS-ach tylko i wyłącznie. To ja pamiętam właśnie, że tam były takie różne stacyjki malutkie i tam nie miałabym szansy po prostu na to, żeby po tankowaniu zrobić trening, albo żeby zajechać, zrobić trening, wtedy zatankować. Generalnie za mało miejsca, a tu widziałam na widoku, że było. No i się wszystko udało. Ale fajnie, Jezu. To moje ćwiczenia, to moja trenerka. Jeszcze trochę to będę wyglądać jak dziewczyna z Instagrama. Ale najważniejsze jest dla mnie, wiecie co? Najważniejsze jest dla mnie to, że czuję na plecach takie już fajnie, już tak naturalnie się prostuję. Nie muszę się sama myśleć o tym, żeby się prostować, żeby być prosto, stać prosto, siedzieć prosto, tylko po prostu już mięśnie mam tak z tyłu tam poruszone i trochę już poćwiczone, że one same się ściągnęły i sama siedzę prosto, więc prosta postawa ciała staje się dla mnie naturalna, więc genialnie. Biodra mi się rozluźniły, odcinek lędźwiowy kręgosłupa też już mnie nie boli w czasie jazdy, także naprawdę bardzo Wam polecam, jeżeli macie jakieś takie właśnie problemy z kręgosłupem. Generalnie, no, jak się jeździ, jak się tyle co czas siedzi. Ja na gabarytach nie miałam takich problemów, bo na gabarytach się mniej jeździło, dużo się pracowało fizycznie, dużo z ciężarami się pracowało jednak, trochę się łaziło, bo te śmigła trzeba było wprowadzać, to się często wprowadzało, jak już piloci pojechali, a na podrozładunek się wjeżdżało. Czy też na rozładunku tak samo, wszędzie się chodziło pieszo za tymi śmigłami. Jeździłam na chłodni, to też 3 miesiące. Już miałam taki straszny ból kręgosłupa, że nie mogłam ani siedzieć tak za kierownicą, ani leżeć, ani się ruszać. Już po prostu w każdej opcji miałam mocny ból kręgosłupa. I dlatego wróciłam szybciutko na plandekę, bo mi się nie chciało ćwiczyć. Ja dopiero tak z 2 lata temu zaczęłam ćwiczyć. Teraz też mi się nie chce, ale z trenerką jest dużo fajniej. Dosłownie godzina z zegarkiem w ręku, taka rozgrzewka, aktywacja mięśni, później jakieś takie ćwiczenia mocniejsze, rozciąganie i godziny nie ma. Naprawdę, bardzo szybko to mija. To co? Na granicę! Wiecie co? Z tego wszystkiego to chyba sobie zadzwonię do domu. Wiecie, że ja w końcu sobie kupiłam nawet taką słuchawkę Bluetooth z takim mikrofonem. Wszystko zaczęło się od tego, że moja siostra, bardzo, która jest moją menedżerką, bardzo dużo rozmawia przez telefon, a u niej w domu mieszka, no niedaleko Krakowa, mieszka pod Krakowem, jest bardzo kiepski zasięg, więc generalnie to jest zawsze spore wyzwanie dla niej, żeby porozmawiać i zasięg ma tylko przy oknie, a pod Krakowem mieszka, to jest najlepsze. Więc w związku z tym, że ona miała takie te słuchawki, takie pchełki, ona to mówi, je stosunkowo często używała, ale często je też gubiła, szukała, raz to nawet zgubiła chyba na miesiąc, gdzieś tam wpadły pod fotel. Dwa, że one strasznie zbierały dźwięki dookoła, więc jak rozmawialiśmy czasami i poszły sobie zrobić do kuchni kanapkę, to się nie dało rozmawiać, bo wydawało mi się, że wali młotkiem w jakieś kowadło, więc generalnie nie dało się. I tak sobie przypomniałam właśnie, że jak pracowałam jeszcze w Tagu, to moja była szefowa, czasami sobie chodziła z taką właśnie słuchawką i sobie pomyślałam, skoro ona nosiła i używała, to może to jest dobre, może to nie jest głupie, skoro sama szefowa takie rzeczy miała. No więc stwierdziłam, że jej kupię taką. Okazało się, że na rynku jest bardzo mało takich słuchawek. To nie jest sponsorowane.
że bardzo na rynku mało jest takich słuchawek, bo zawsze są takie tylko jakby zakładane za ucho, albo mają to takie, ten mikrofon taki dużo krótszy i tak dalej. A ja właśnie chciałam takie na jedną stronę i żeby to nie było z kolei zbyt duże, żeby ucho oddychało w czasie rozmowy, jak się dużo rozmawia jednak. No i znalazłam, powiem wam, tylko jedno takie na Allegro. I to kosztowało coś ponad 200 zł, 200-300 zł jakoś tak mniej więcej, więc nie było tanie, ale się okazało, że moja siostra, jak to zobaczyła, zaczęła się śmiać, czy zamierzam ją do Orange wysłać do pracy, ale jak spróbowała, to okazało się, że non-stop używa wszędzie i mówi, że nawet do auta bierze w domu. Używa, jak pracuje, bo pracuje z domu. Jak jeździ, to też używa, mimo tego, że ma zestaw głośnomówiący. Zresztą ja tutaj w Volvie też mam zestaw głośnomówiący, ale trzeba trochę głośniej mówić. A tutaj przez to można sobie mówić tak spokojnie, tak jak ja do was teraz mówię, tylko że wiadomo, że ja tutaj mam mikrofon. Pamiętacie Smurfy? I tam był Maruda, nie? Jak ja nienawidzę tych bramek! Kiedyś Volvowi zabiorą zderzak! Nienawidzę ich. So that's how crossing a border looks like inside European Union, between separate countries. Oh, the other one was open. Ah, damn. Kurczę, druga była z lewej, ja się zasugerowałam tym, ale wiecie co? Szybko zrobię teraz zakończenie, nie? Jak ten tu stoi, bo tam osobówka jest na przodzie, na to szybko. Witamy w Bordeaux, słynny most, który wszyscy kierowcy znają. I opowiem wam dzisiaj historię, jak pierwszy raz jechałam tym mostem, albo może w sumie i drugi. I jak pierwszy raz w życiu dostałam mandat. To był pierwszy rok mojej jazdy. I wiozłam towar, taki typowy grupaż z Transnatur w Barcelonie, gdzie się często ładowałam. I jechałam taką trasą właśnie na Bordeaux i gdzieś tutaj w okolicy miałam kilka zrzutek, zawsze 5-6 zrzutek. Towar, groch, mydło i powidło przełożone ADR-em, beczkami łatwopalnymi, z łatwopalnymi cieczami. I generalnie taka trasa z Lekrza ciężka i męcząca i jak się wszystko robiło idealnie, bez żadnego błędu i bez korków, i jak się wstrzeliło fajny ruch, no to się po prostu udawało wszędzie docierać 10 minut przed zamknięciem firmy. Więc generalnie już jechałam taka zmęczona po iluś tam rozładunkach i padał deszcz, jak to często w Bordeaux bywa. Jak widzicie, jest tutaj ograniczenie prędkości, jest zakaz wyprzedzania. I ja jakoś tak taka rozpędziłam się, wpadłam na ten most. Patrzę, tak się wszyscy wleką pod ten most, ale człowiek zmęczony, a jeszcze młody kierowca, tak nie ogarnął. Myślę sobie, idę sobie lewym, środkowym. No i mruga mi jedna ciężarówka, trąbi druga, sobie myślę, a to Francuzi. Nie pasuje im, że ich Polka wyprzedzam. No i myślę sobie, nie będę zjeżdżać na prawy, dalej sobie idę lewym. Co ja się tak będę wlekła? A padał taki dosyć gęsty deszcz, było bardzo duże natężenie ruchu, ciężarówka dosłownie na ciężarówce, bez zatrzymania dystansu, więc nie widziałam tych znaków zakazu wyprzedzania, bo były po prawej stronie zasunięte przez ciężarówki, a te u góry, które były na moście, też ich jakoś nie widziałam, nie? Nie chciałam ich widzieć, ich po prostu nie widziałam. Naprawdę nie byłam świadoma tego, że tam jest zakaz. Jakimś cudem. No i w każdym razie sobie jadę i sobie wyprzedzam wszystkich, a tu nagle policja zaświeciła koguty. No od razu mi to zrobiło miejsce, także zjechałam na prawy pas. I wtedy już jak zjechałam na prawy pas, zobaczyłam zakaz wyprzedzania, myślę sobie, oho, to tym razem będzie mandat na pewno. Wtedy patrzę, nagle ciężarówka przede mną, chyba na portugalskich blachach albo na hiszpańskich. Kierunek i na lewo, nie? I się wzięła za wyprzedzanie. Pewnie widziała tego, że za nią jedzie policja. I ja zaczęłam się tak śmiać, zaczęłam się śmiać, ahaha, co to za kierowca wyprzedza na zakazie. I zaczęłam się śmiać z tego, co zrobił ktoś, co ja zrobiłam 5 minut wcześniej, nie? Więc generalnie oni od razu odpalili koguty i za nim sobie myślę, o, ale mam szczęście. Pojadą za nim. Jego ściągnął, a mnie zostawił. No i także jemu wyjechali, zaświecili koguty i nas tak ciągnęli we dwójkę. Także był radiowóz, ten Portugal załóżmy,
I wtedy ja, nie? Ej, słuchajcie. I sobie pomyślałam, no to w sumie jak jemu zaświecili, to teraz jego ściągają, a nie mnie. No i oni zjechali na zjazd, gdzie tam była gdzieś stacja benzynowa. Zjechał ten Portugal za nimi, a ja pojechałam na wprost, stwierdziłam. No przecież dwóch na raz nie mogą ściągać, ściągają tylko tego, przed którym jadą, nie? No i zgadnijcie, co się stało, komu się upiekło. Jak policja się kapnęła, że ja pojechałam na wprost, a ten zjechał, to tego zostawili, a za mną pojechali. I wtedy już mnie ściągnęli na inną stację benzynową i wtedy już nie było, że nie będzie mandatu. Dali mi jakiś tam mandat, zaoferowali 120 euro bodajże, a to był jeszcze rok jakiś na 2012. Ale ja miałam tylko coś 30 euro dosłownie przy sobie. I mówię, że nie ma, oni chcieli gotówką, żebym płaciła gotówką. I oni cały czas myśleli chyba, że ja się z nimi targuję. A ja byłam nieugięta, bo ja rzeczywiście miałam 30 euro w portfelu i nigdzie więcej nie miałam żadnego euro. Miałam tylko kartę, nie? Kredytową, płatniczą czy debetową, jakokolwiek. Oni stwierdzili, że no to w takim razie już dadzą mi 40 euro. Trwało to z pół godziny, a dadzą mi 40 euro mandatu, 20 za pasy i 20 za brak czegokolwiek tam, nie wiem, świateł czy coś w tym stylu. Taki, wiecie, wymyślony mandat, nie? Żeby było 2 po 20. Ja mówię, dobra, ale ja naprawdę nie mam. Oni powiedzieli, dobra, to cię podwieziemy pod bankomat. No to mnie zawieźli do pod bankomat na kogutach. No i pod bankomatem mi powiedzieli, no to teraz już 60 euro będzie, jak już cię podwieźliśmy. No i musiałam wybrać te 60 euro. To mi dali wtedy 3 mandaty po 20 euro. I ja te kwitki jeszcze gdzieś mam w papierach w domu. I tak dostałam swój pierwszy mandat w Bordeaux za wyprzedzanie na zakazie. Patrzcie, jaka rucierka fajna. Z zadaszeniami. Zobaczycie. No, tak na lato to warunki idealne. Dziesiątka wychodzi, już mam 10. Szybko, Volvi, szybko. Dobra, nie mamy czasu, stajemy po prostu byle gdzie. Pojechałabym normalnie trochę dalej, ale widzę, że tam jest trochę zatkane, a ja naprawdę nie mam czasu pracy. Chłodnia, Jezu, żeby tylko nie chodziło. Ale sobie stanęłam. Kurde, chodzi. Więc trudna pauza. No, jesteśmy. Rutierki to są takie prywatne jakby autohofy we Francji. Zazwyczaj są bardzo fajne, także spodziewam się, że będzie i fajna restauracja, i sklep. I w sumie fajnie, bo dzisiaj jak sobie robiłam obiad, okazało się, że mi się jedzenie zepsuło. Miałam zrobione takiego kurczaka po indyjsku, do którego sobie robiłam, wiecie co ja zawsze robię. I się okazało, że to się zepsuło mi. I chyba wszystko przez folię, bo ja to pakuję próżniowo. I wychodzi na to, że nie mam co jeść. Ale słuchajcie, mam genialną informację. Wczoraj do Aleksa mówię, Aleks, jakby były jakieś projekty charytatywne, zbiórki. Nie zbiórki, tylko jakby trzeba było gdzieś przewieźć jakąś taką pomoc humanitarną na Podkarpacie, na granicę, to ja jakby co zgłaszam gotowy, nie? Do Aleksa powiedzieć raz. I za chwilkę to już jest. No i dzisiaj właśnie już. No i dzisiaj już mi właśnie dzwonił, że jest zbiórka organizowana przez m.in. Polkę w Holandii. I czy chcę to zabrać? No to pewnie, że chcę. Także zbiórka będzie, rozpocznie się w piątek, czyli za 2 dni. Ja w piątek już od rana jestem gotowa do podjęcia ładunku, więc w związku z tym, że to w piątek dopiero się zacznie, a ludzie pewnie będą znosić rzeczy przez weekend, to ja, żeby nie stać i nie marnować pieniędzy, to jeszcze wezmę jakiś ładunek i gdzieś pojadę jeszcze na weekend coś przewieźć, tak żeby zarobić na ten kurs charytatywny. Także ja dołożę swoją cegiełkę i dowiozę pomoc humanitarną na granicę w Medyce, na Podkarpaciu dla ludzi uciekających przed wojną z Ukrainy. Ludzie mieszkający w Holandii. Zapewne to będzie i od Polaków, i od Holendrów, i od wszystkich, więc bardzo się cieszę, że też będę mogła coś w jakiś sposób pomóc. Na to liczyłam, a że tak szybko się uda, to nawet nie się nie spodziewałam. No ale tak, nawet nie wiem tak naprawdę, czy to jest płatne, czy nie, bo na aplikacji nie było nic napisane o tym, że płatne, ale mi się wydaje, że będzie płatne. No ale chcę się bardzo jutro rozładować i na jutro zostało mi 760 km, w tym parę do przejechania. 9 godzin jazdy mi pokazuje, więc 9 godzin jazdy o tej porze, a jest już 16, więc chyba dzisiaj trzeba będzie zrobić 9, żeby przejechać Paryż jak najwcześniej. Czekaj.
Czekajcie, ile mamy do Paryża? 391, 438. Kurde, widzicie, nic się nie składa. I zaś będzie godzina stracona na pauzę i godzina później przez Paryż. No nic, dobra, idę. Wszystkie mnie one bardzo intrygują. Chyba sam popróbuję. Weź pod Puerto Infuel. Kupiłam tylko po to, żeby spróbować wam powiedzieć, czy dobra, czy nie. To jest słodkie na jutro. To jest jakaś ryba, a tu jest też jakieś śmieszne rzeczy. Ale patrzcie tu. Jaka zmielona ryba. Nie wiem, co to jest? Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest dobra. Teraz to. Nie mam pojęcia, co to jest. Patrzcie na to. To wszystko to są solary. Smart, nie? Fotowoltaika.